się bardzo cieszę, że to za mojej dyrekcji przypada ta niewątpliwa, ważna sytuacja, czyli możliwość upamiętnienia właśnie Wileńskiego Teatru Łątek, bez którego trochę trudno by było mówić w ogóle o tych powojennych początkach Teatru Lalek Gdańskiej. Mamy do czynienia z pierwszym teatrem marionetek w powojennej Polsce. Późniejszy czas, czas Alego Bunsza, Natalii Gołębskiej, mamy do czynienia z teatrem nawiązującym do tego, co ludowe, najbardziej legendarnym, utrzymywanym w repertuarze przez 25 lat tytułem był spektakl Bóg Mazurze taka róża. Bo nie chodziło o jakąś archeologię, znaczy o to, że będziemy teraz odświeżać tytuł, kultowy tytuł dla miniatury. Zależało nam na tym, żeby zrobić krok dalej. Opowiedzieć trochę w ogóle o teatrze, w sensie nie tylko historycznym, ale tego, żeby zobaczyć, ile trudu wkładamy w naszą pracę dla tego ostatniego efektu, jakim jest spektakl. To właśnie niesamowita historia, bo ja jestem z Kresów. Przyjechałam z rodzicami, z babcią ze Stanisławowa w 1945 roku. W 1947 zamieszkaliśmy w pięknej willi, w której mieszkam do dzisiaj, przy Alei Zwycięstwa 26. I wkrótce potem do tej samej willi prowadziła się pani Olga Dobrzańska Potwem z córkami, twórczyni teatru, Wileńskiego Teatru Lalek, Łątek z Wilna. Pierwsza siedziba tego teatru to był gmach dzisiejszej Opery Bałtyckiej. Ja byłam widzem tego pierwszego ich przedstawienia, Gwiazda z Nieba. Miałam 5 lat. Pamiętam, że było coś cudownego. Ciemno, jasno, kolorowo, śpiewało coś, chodziło coś i odtąd już byłam stałą wywalczynią tego teatru. Byłam wielokroć na próbach Mazura, bo myślę, że to rzeczywiście taki spektakl sztandarowy. Pamiętam katorżnicze próby choreograficzne z Dobraczyńskim. Oni się uczyli tych tańców bez lalki i z tym spektaklem miniatura objeździła rzeczywiście cały świat. Zadebiutowałam w 1978 roku jako pierwsza absolwentka Wydziału Lalkarskiego w Białymstoku Szkoły Teatralnej Warszawskiej. Moim pierwszym spektaklem to była sztuka w reżyserii pani Joanny Piekarskiej, sztuka Diabelskie Skrzypce pani Natalii Gołębskiej. Współpracowałam z znakomitymi aktorami, naprawdę i aktorami, i twórcami. To jest ogromne szczęście być tyle lat w teatrze, znaczy już nie jestem w tej chwili, ale tyle lat pracować w teatrze, który jest skarbnicą twórców. To jest skarbnica twórców. Jakoś tak, nie wiem, jechałem pociągiem tutaj do do Gdyni i po drodze w tym pociągu spotkałem Piotrka Tomaszuka, który mówi, co robisz? To studia. No, wiesz, byłem w wojsku, teraz wychowuję córkę. To przyjdź do miniatury, bo on był wtedy dyrektorem. No i przyszedłem, trafiałem w Piotrka Tomaszuka i Groszka. No. To był spektakl, który jeździł po wszystkich festiwalach, wielokrotnie był nagradzany i zjeździł ze mną jeszcze całą Europę, a już beze mnie Australię, Japonię i Stany Zjednoczone i Meksyk. Tak się złożyło, że ja zostałem w Gdyni, później wróciłem ponownie do miniatury i tyram w tym teatrze 26 lat. Pamiętam wrażenia, tatuś mnie prowadził do Teatru Miniatura, ale co ważne, to było dla mnie niesamowite wydarzenie. Wiem, że przygotowywałem jakieś takie kilka zdań, recenzji, bo w szkole też do tego nas namawiano. To było takie wielkie święto. Mi to bardzo utkwiło, bo ja wtedy miałem jakieś 6 bądź 7 lat. Czyli to musiało być mocne wrażenie, że do tej pory jako 52-letni młodzieniec pamiętam. W teatrze lalkowym jest jakiś rodzaj niezwykłej magii. Dzieci nie są niemądre. Dzieci wiedzą, że to są lalki, że one są nieżywe. Ważne jest to,
takie, że tak powiem, emocjonalne, uczuciowe, wyobraźniowe poruszanie się na tej granicy fikcji i prawdy, rzeczywistości i udania. Właśnie żywej, sztucznej lalki i jakby żywego świata. Ja myślę, że to jest bardzo ważny wstęp dla rozwoju emocjonalnego dziecka i wtajemniczania w magię teatru.